Dziękuję ślicznie. Panie Przewodniczący, chciałbym się odnieść do wypowiedzi pana prezydenta Kołodkowskiego. Panie prezydencie, jak pan wie, to schronisko przy ulicy Gajowej, ja już na ten temat mówiłem w poprzedniej kadencji, było tak zwanym miejscem tymczasowym. No, przez tych prawie 30 lat nie wypracowano stanowiska w mieście Konina o miejscu docelowym do schroniska. Jak pan wie, były już podejmowane próby budowy nowego schroniska przy ulicy Sulańskiej, następnie przy ulicy Meantowskiej. To schronisko nadal istnieje. Dlaczego o to dopytuję, panie prezydencie? No bo jak ja usłyszałem kwotę samej przebudowy 10 milionów złotych, no to jest naprawdę ogromna, ogromna suma, jeżeli chodzi o przebudowę tego schroniska w tym obecnym miejscu na ulicy Gajowej. Przypomnę tylko, że z budżetu miasta na 2022 rok do funkcjonowania przeznaczamy kwotę prawie 817 tysięcy złotych. A w związku z tą kwotą, którą pan wymienił, naprawdę czy nie warto podejść, ulżyć przede wszystkim działkowiczom, mieszkańcom? Wiemy, że w tym miejscu, w rejonie ulicy Gajowej jest przygotowywana, jest zmiana planu zagospodarowania przestrzennego na kolejny odwiert pod geotermię, aby to schronisko, no mimo wszystko, przenieść, wybudować nowe, możliwe, że za mniejsze pieniądze, bo ja wiem, że przebudowy wiążą się z dużymi kosztami, przykład domu Zemełki, tak przykład pierwszy z ręki. Dlatego no, dopytuję pana prezydenta, przepraszam, czy to coś w tej kwestii ewentualnie się zmieni. Dziękuję ślicznie. Dziękuję panu radnemu. Proszę o zabranie głosu pana prezydenta Piotra Korytkowskiego. Dziękuję panie przewodniczący. Panie radny Sidor, chciałem panu powiedzieć, przypomnieć, że dyskusja dotycząca lokalizacji schroniska w mieście Koninie została ostatecznie już zakończona. To nie jest lokalizacja tymczasowa. Te dyskusje, które toczone były bez jakiegoś powodzenia przez wiele, wiele lat i wskazywane były kolejne miejsca, gdzie takowe schronisko mogłoby być umiejscowione, została już zakończona. Dlatego też te inwestycje, które są ponoszone w tym miejscu, są konieczne i celowe, rozłożone na wiele lat. To nie jest tak, że i wyłącznie też z budżetu miasta Konina w ciągu następnego roku taka kwota będzie musiała być zainwestowana. Robimy to krok po kroku, zgodnie z tym, co jest ustalone z zarządzającym podmiotem tym schroniskiem. Także chciałbym, aby pan radny przyjął do wiadomości, że to schronisko jest w miejscu docelowym zlokalizowane, dlatego też będą ponoszone nakłady na takowe docelowe schronisko, które przy ulicy Gajowej będzie i nie mamy zamiaru go nigdzie przenosić. Także wszystkich tych, którzy związani są z opieką nad bezdomnymi zwierzętami, którzy są wolontariuszami, którzy zarządzają schroniskiem, jeszcze raz upewniam w tym stwierdzeniu, że nigdzie nie mamy zamiaru przenosić schroniska. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję panu prezydentowi.